Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale, tym bardziej, że dzisiaj przed nami odcinek o gwieździe, o którą bardzo często mnie prosiliście. Niewątpliwie o jednym z największych polskich wokalistów, muzyków, polskim Joe Cockerze, uwielbianym przez wiele, wiele lat, człowieku, który ma na swoim koncie, zarówno z zespołem Vox, jak i w solowej karierze, wiele, wiele hitów. Mowa oczywiście o Ryszardzie Rynkowskim, który jednak w ostatnich latach nie miał zawsze najlepszej prasy. W swoim życiu prywatnym doświadczył bardzo różnych chwil, od wielkich sukcesów, uniesień miłosnych, do tragedii i załamań nerwowych. Niedawno uskarżał się na to, że jest bezrobotny. Jak to wszystko możliwe i co to wszystko tak do końca ma wspólnego z prawdą, dzisiaj Wam postaram się opowiedzieć. Przed nami życie Ryszarda Rynkowskiego, niesamowitego muzyka, bardzo zdolnej osoby. A program mogą oglądać nie tylko dziewczyny, które lubią brąz, ale także i panowie, którzy lubią fajną muzykę. No więc generalnie wszyscy, którzy są zainteresowani tematem, więc jeżeli do tej grupy się zaliczacie, to serdecznie Was zapraszam, żebyście ze mną spędzili najbliższy czas. Ryszard Rynkowski urodził się 9 października 1951 roku w Elblągu. Już jako dziecko bardzo był muzykalny, marzył kiedyś o karierze muzyka. Najpierw zaczął uczyć się gry na fortepianie. Najpierw uczył go tego organista w rodzinnej parafii, a potem uczęszczał do szkoły muzycznej. Studiował na Wydziale Wychowania Muzycznego w Olsztynie. W młodości udzielał się także w amatorskich zespołach w Elblągu, odnosił sukcesy, prowadził także kabaret. Jak sam przyznawał, już jako dziecko był bardzo blisko Boga. Bóg towarzyszył mi zawsze, był i jest ciągle przy mnie, wyznał w rozmowie z portalem opoka.pl. W czasie studiów debiutował z grupą L, a swoją pierwszą wielką miłość poznał bardzo wcześnie. Miał zaledwie 20 parę lat i dopiero co skończył szkołę, kiedy poznał Hannę. I ta właśnie dziewczyna, ta miłość stała się najważniejsza w jego życiu, Hanna najbliższą mu osobą. I nie ma co kryć, że pani Hania bardzo dobrze działała na młodego Ryszarda. To ona pierwsza powiedziała mu, że nie ma sensu, żeby został w przyszłości nauczycielem, że jego powołanie jest na scenie, że ma naprawdę sceniczny charakter i usposobienie. A pan Ryszard na szczęście w to uwierzył. I po latach nie będzie krył tego, że swoją karierę zawdzięcza właśnie żonie. Gdybym nie znał Hani, byłby pewnie zgorzkniałym nauczycielem muzyki w moim rodzinnym Elblągu, opowiadał później. A para w 1973 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Po przeprowadzce do Warszawy pan Ryszard pracował w operetce warszawskiej, także akompaniował w teatrze na Targówku. Ale to właśnie wtedy już pracował nad swoimi pierwszymi kompozycjami. Był także pianistą. Później występował z zespołem Victoria Singers, który, jak dobrze wiecie, zamienił się później w grupę Vox po odejściu Grzegorza Markowskiego. Ryszard Rynkowski stał się wokalistą. Przeistoczenie w grupę Vox nastąpiło w 1979 roku. A Rynkowski, poza tym, że śpiewał w tym zespole, to jeszcze zajmował się komponowaniem. I choć wtedy nikt grupy Vox nie nazywał boys bandem, to jednak dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, można jasno i śmiało powiedzieć, że właśnie takie miał powołanie ten zespół. Był to pierwszy zespół męski, oni śpiewali, tam były dopasowane stroje, choreografia, więc na pewno na polskim rynku było to innowacyjne, na dodatek panowie byli przystojni, interesujący, rozpalali serca kobiet i intrygowali mężczyzn, dla których często byli też inspiracją, jeżeli chodzi o ich modowe podboje uliczne. Natomiast oczywiście o grupie Vox powiedziałam więcej w odcinku o panu Witoldzie Paszcie, ten odcinek znajdziecie w karcie. Ryszard Rynkowski w 1987 roku natomiast rozpoczyna karierę solową. Już w 1989 roku zostaje laureatem w Opolu. I mimo, że jednak pan Ryszard na początku swojej kariery bardzo musiał się wpasować w konwencję na przykład zespołu Vox, to jednak wiele osób mówiło, że nie zmienił się i pozostał sobą. A był po prostu takim człowiekiem, który czarował jakoś tą swoją niedostępnością do końca, bo nie był efekciarzem. No dodatek raczej sprawiał wrażenie skrytego czy skromnego, a podbijał serca. Była w nim jakaś tajemnica, bo wydawało się, że jest taki nieco smutny. Na dodatek te jego piosenki też nie zawsze nas rozweselały, oczywiście nie wszystkie. Natomiast te największe hity jednak sprawiały, że no jakaś nutka nostalgii w narodzie się budziła. Śpiewał przecież o uczuciach, nie zawsze wesołych, ta nutka sentymentu, no jakby to wszystko się zgrywało, było autentyczne. I wszyscy, którzy go znali, mówili, że
To po prostu było w Ryszardzie, bo nawet jako młodzieniec wyglądał na faceta po przejściach w średnim wieku. Ale tutaj warto jeszcze powiedzieć, że w 1978 roku, bo już daty oczywiście Wam podawałam, dalsza również, na świat przyszła córka pana Ryszarda i pani Hanny, Marta. I wszystko było wspaniale, natomiast kariera bardzo pochłaniała pana Ryszarda i oczywiście rodzina była dla niego bardzo ważna, ale w pewnym momencie, szczególnie młody człowiek, który jest tak bardzo zapracowany, potrafi się w tym wszystkim zagubić i nieco zachłysnąć. Pan Ryszard po latach nie ukrywał, że dla rodziny niestety miał mało czasu w tym okresie. Wtedy byłem młody, na starcie, spragniony sukcesów na scenie i odpadłem w kierunku kariery. Miałem mało czasu dla najbliższych, mówił później na łamach Wiwy. Ale trudno się dziwić, że wszystko było tak nowe, przytłaczające w pewnym sensie, ale i zachwycające. Kiedy odnosi się aż tak spektakularny sukces, jaki swego czasu odniósł na polskiej scenie muzycznej Ryszard Rynkowski. Bo już jego pierwsza solowa płyta Szczęśliwej Drogi Już Czas, która pojawiła się w 1991 roku do tekstów napisanych przez Jacka Cygana, sprawiła, że stał się naprawdę popularny. Kolejna ukazała się 6 lat później, ale Krążek Jawa doczekał się reedycji wzbogaconej o piosenkę Życie jest nowelą, która znowuż ubogacała najpopularniejszy w tym momencie w Polsce Tasiemiec, oczywiście chodzi mi o Klan. Kto nie zna życia, ten nie wie, że życie jest nobelon. Taki żart był, jakiś taki mem w internecie, wiadomo, że nowelą oczywiście, bo może ktoś nie wychwyci, że żartuje. Natomiast w życiu prywatnym pana Ryszarda zaczęło się dziać bardzo, bardzo źle. Był to dla niego bardzo trudny moment, kiedy okazało się, że jego miłość, jego żona, jego partnerka, ta, na której zawsze mógł polegać w trudnych chwilach i w momentach największych sukcesów, bardzo ciężko zachorowała. Chodziło tutaj o raka piersi. Niestety jest to historia bez happy endu, bo pani Hanna zmarła, a pan Ryszard przeżył największą, myślę, do tej pory tragedię w swoim życiu. Mimo że zrobił wszystko, by żonę z tej choroby wyciągnąć. Wcześniej zdarzało mu się nieco przesadzać z alkoholem, wtedy ponoć miał go zupełnie odstawić. Później w wywiadzie dla Wiwy przyznał, że ostatnie chwile z żoną były dla niego wyjątkowo trudne i traumatyczne, choć oczywiście chciał i był z nią do samego końca. Mówiąc o tym, zawsze się wzruszam. Najgorzej zabolało mnie, gdy pożyczałem wózek dla Hani, bo nie mogła już chodzić. Chciałem za niego zapłacić, a pielęgniarka powiedziała: panie Ryszardzie, za 2 tygodnie i tak go pan odda. Może nie pomyślała, co mówi. Płakałem w samochodzie. Pan Ryszard pogrążył się w żałobie i nie ukrywał, że pomagała mu wtedy nastoletnia córka Marta. Bez niej byłoby z nim krucho. A pan Ryszard ukojenia szukał, związawszy się z Bractwem Kurkowym oraz Bractwem Rycerskim Matki Bożej Królowej Pokoju. I jak przyznaje o tym, by na nowo układać sobie życie, by oddać się miłości, w ogóle nie myślał. Była to dla niego myśl wręcz abstrakcyjna. Od śmierci mojej żony Hani żadnej kobiecie nie powiedziałem słowa kocham. Pomyślałem sobie, że jeśli miłość jednak mi się zdarzy, to będzie to ostatnia miłość mojego życia, mówił w gali. Jednak w tym czasie zawodowo u niego działo się naprawdę dobrze. Jeszcze przed wydaniem w 2000 roku albumu Dary Losu wiele piosenek pochodzących z tej płyty stało się przebojami, między innymi Ten sam klucz czy Dziewczyny lubią brąz. W miesiąc po wydaniu płyta osiągnęła status platynowy. Oczywiście kiedyś te osiągnięcia były dużo większe, bo nie było serwisów streamingowych, ale jednak nie każdemu dawało się takie sukcesy i wyniki wykręcać jak panu Ryszardowi. W 2001 roku wystąpił z Joe Cockerem i był to ważny moment, bo jednak był nazywany przez tą swoją charakterystyczną chrypę w głosie polskim Joe Cockerem, bo jak my nie mamy jakiegoś po prostu na zachodzie odpowiednika, to chyba kiśniemy, a szczególnie dziennikarze muzyczni, po prostu jak nie nazwą artysty i to do dzisiaj po prostu jakimś polskim kimś tam, no to jest źle, więc pan Ryszard był polskim Joe Cockerem. Wystąpili potem jeszcze w 2002 roku ponownie razem. Artysta wydał w międzyczasie kilka płyt, między innymi taką nagraną w Teatrze Buffo i wszystkie były sukcesami komercyjnymi, a potem kiedy pojawił się album Ten typ tak ma również, że osiągnął wielki sukces komercyjny. I nagle nie wiadomo skąd, bo życie jest nieprzewidywalne i czasem naprawdę potrafi nam płatać figle, prawda? Taki dramat, a potem tutaj taki wielki sukces w życiu zawodowym i znowu miłość. Choć niespodziewana, jak słyszeliście.
A pan Ryszard w pewnym momencie wśród wielu, wielu fanek, które przecież na co dzień spotykał, dostrzegł jedną, która zwróciła jego uwagę wyjątkowo. Była to Edyta. Często pojawiała się na koncertach, znała wszystkie utwory pana Ryszarda, ale właśnie między tą dwójką nagle coś zaiskrzyło, kiedy pan Ryszard podpisywał autograf. Podpisywałem, a w pewnej chwili podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami. To było olśnienie, mówił w Vivie. Pani Edyta chyba wiedziała, że coś się stało, bo zdobyła się na odwagę i zadzwoniła później do pana Ryszarda, do pokoju hotelowego. Nie wiem, jak jej się udało zdobyć numer, ale no szacun, bo pewnie łatwo nie było. Porozmawiali jakiś czas i umówili się na kawę. Jednak pan Ryszard no nie wszedł w ten związek, po prostu tak od razu. Nie ukrywał, że miał sporo wątpliwości. Przez jakiś czas nawet można powiedzieć, że ukrywali swoją relację. Po pierwsze, pan Ryszard mówił w wywiadach, że nie chce zapeszać, a po drugie nie do końca dobrze się z tym czuł, że była między tą dwójką dość duża różnica wieku. I chyba też chciał się upewnić, no bo wiadomo, że jeżeli to jest fanka, to zawsze ta miłość może być taka wyimaginowana nieco, bardziej do tego Ryszarda ze sceny niż do tego Ryszarda człowieka, bo przecież każdy artysta ma swoje domowe, prywatne oblicze i jest normalnym człowiekiem, takim jak każdy z nas, tym bardziej, że jeżeli chodzi o polskie realia, to naprawdę no nie mamy gwiazd formatu Madonny, Elvisa Presleya i tak dalej, żeby to byli ludzie tacy naprawdę sfokusowani tylko i wyłącznie na swojej karierze. Mieliśmy z Edytą wątpliwości, bo różnica wieku między nami wynosi 22 lata. Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chcieliśmy pojechać. A ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna, a obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że ona była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt nas nie zobaczył i oczywiście, że zobaczył. Na początku Edyta też ukrywała naszą znajomość. Rodzice w Tychach nie wiedzieli, z kim się ich córka spotyka, z kim jeździ na narty. Babcia się dziwiła, dlaczego wnuczka zakłada na te wyprawy buty na wysokim obcasie, a my jechaliśmy do Bielska Białej rozerwać się, wspominał w Vivie. Jednak w końcu przekonali się obydwoje, bo jak słyszycie, ja tu przedstawiałam wątpliwości z perspektywy pana Ryszarda, ale one były obopólne i w 2006 roku nastąpił przełom, para postanowiła ogłosić światu, że są razem. Po czym także wzięli ślub. Ślub wzięliśmy w kaplicy zamkowej w Szczytniku w Górach Stołowych. Córka pana Ryszarda w momencie jego ślubu była już dorosłą kobietą. To też później w wywiadach Ryszard Rynkowski mówił, że nie planuje więcej dzieci. Ale jednak nie do końca była to prawda. Okazało się później, że jednak para starała się o dziecko, ponieważ było to wielkim marzeniem pani Edyty, by dzieci posiadać. Ale niestety nie do końca te plany udawało się realizować. I choć z jednej strony pan Ryszard mówił, że uważa, że w jego wieku nie powinno zostawać się ojcem, z drugiej strony nie chciał unieszczęśliwiać małżonki brakiem dzieci. Cieszył się jednak, że jego życie nabrało sensu i podkreślał, że znowu ma swoje miejsce na ziemi. Jednak 2 lata po ślubie na świecie pojawił się syn tej pary, Ryszard Junior. A artysta nie ukrywał, że narodziny syna uważa, że są darem od Matki Bożej. Po ślubie myślałem, że nie zdecydujemy się na dzieci. Wiedziałem jednak, że Edyta pragnie dziecka. Podjęliśmy więc kilkadziesiąt prób, ale nie było efektu. Pomyśleliśmy, że pewnie tak musi być. Kupiliśmy sobie nawet drugiego Yorka. Pojechaliśmy do Lourdes, do znajomych i tam zanocowaliśmy. To był ten raz i następnego dnia Edycie kawa już tak nie smakowała jak wcześniej. Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli jak chce. Niewątpliwie Rysio począł się tam, mówił w Vivie. I nie ukrywał, że ojcostwo w dorosłym, dojrzałym wieku było dla niego zupełnie inne niż to, kiedy był młodym człowiekiem. Życie dało mi drugą szansę, by odrobić lekcję z ojcostwa. Patrzę na dziecko tak, jak nie było mi dane przed laty, gdy byłem zbyt zalatany, zbyt zajęty karierą. I pan Ryszard nie ukrywał, że codziennie dziękuję Maryi za syna. Na co dzień jednak sam nie obnosi się bardzo ze swoją religijnością. Uważa to bowiem za intymną sytuację. Bez względu na to, czy to był PRL, czy Rzeczpospolita, ja nigdy swoją wiarą się nie obnosiłem
Nigdy też nie zmieniałem frontu jak flaga na wietrze. Swoje rozmowy i swoje spotkania z Bogiem traktowałem i traktuję wyłącznie jak coś, co powinienem robić w skupieniu i w samotności, wyznał w wywiadzie dla opoka.pl. A fani programu Bitwa na Głosy zapewne pamiętają, że pan Ryszard brał udział w tym programie, miał swoją drużynę i doszedł bardzo daleko. Jednak potem nastały czasy, gdy pan Ryszard przestał mieć dobrą prasę. Para przeżywała kryzysy, w gazetach rozpisywano się nawet o tym, że miał tutaj wchodzić w grę jakiś romans z księdzem, ale wydaje mi się to tak nieoczywiste, że po prostu mówię wam o tym, żebyście mi nie napisali, że pominęłam jakiś fakt, ale szczerze mówiąc, zagłębiać się w to nie chcę. To mi się kojarzy z jakimiś takimi wiejskimi plotami, więc darujmy sobie, nie? Potem sporo mówiono o jakichś konfliktach w grupie Vox i o tym, że pan Ryszard miał być skandalistą niby. Natomiast chyba najbardziej na wizerunku pana Ryszarda, czego on później nie ukrywał, odbiło się jego załamanie nerwowe, które przeszedł w 2016 roku. Przytknął sobie wtedy do skroni naładowaną broń i groził rodzinie, że popełni samobójstwo. Incydent zakończył się w sądzie. Artysta został oskarżony o nielegalne posiadanie ostrej amunicji. Dostał grzywnę w wysokości 4000 zł. Potem przebywał w szpitalu psychiatrycznym, ale jego stan na szczęście szybko się poprawił. Drugie małżeństwo piosenkarza jednak przetrwało ten kryzys i para jest dzisiaj szczęśliwa razem. Ale na pewno całe wydarzenie w karierze panu Ryszardowi nie pomogło. Przez pewien czas klimat medialny zastopował moją pracę artystyczną. Wielu organizatorów odwołało moje koncerty. Mówił w 2019 roku na planie Jaka to melodia. Ale już wtedy przez jakiś czas Ryszard Rynkowski miał jednak inny biznes, z którego również czerpał przychody. Chodzi o prywatną klinikę w Brodnicy. Wspólnie z żoną założyliśmy nowoczesne centrum, w którym leczą się ludzie z chorym kręgosłupem i po urazach kończyn, mówił w 2018 roku. Jeszcze wcześniej w gazetach pisano, że właśnie żona pana Ryszarda chciała być ambitna, aktywna zawodowo i nie polegać finansowo na mężu, co nie do końca panu Ryszardowi miało się podobać, bo według niego właśnie był w stanie utrzymać rodzinę, więc w sumie po co jego żona miałaby pracować. Nie wiem, czy to jest prawda, też po raz kolejny wam tutaj zaznaczam, jak to wygląda. Natomiast osoby z otoczenia, ja uwielbiam to właśnie w gazetach, kiedy te osoby z otoczenia się pojawiają, bo nigdy nie wiadomo, kto to w ogóle do cholery jest, ta osoba z otoczenia. Najpewniej dziennikarz, który może nie ujawniać swojego źródła, a po prostu coś pisze, żeby było o czym pisać, bo się przecież klika, no nie? Więc ja zawsze na te osoby z otoczenia uważam i nie do końca te plotki lubię potwierdzać, więc wam tutaj mówię, że być może tak było, ale być może nie. Bo potem pojawiły się informacje, że pan Ryszard bardzo docenia przedsiębiorczość swojej żony i to, że nie wisi na nim finansowo, kolokwialnie mówiąc. Nadal bardzo dużo koncertował, ale już na zupełnie innych zasadach niż przed laty. Bo przyznał, że czas dla rodziny jest dla niego po prostu najważniejszy dzisiaj. Mimo iż jestem zadowolony, że gram aż tyle, to jednak nie zabawiam w hotelach, tylko wracam do domu, bo jest do kogo. Koniec lat 70. to był nasz start, mieliśmy odpał w kierunku kariery, byliśmy bardzo zajęci, w związku z tym cały ciężar opieki i wychowania córki spadał na moją nieżyjącą już żonę. Teraz jest odwrotnie. Odwożę syna do szkoły, wyjeżdżam i wracam w nocy, żeby następnego dnia znowu go odwieźć do szkoły, mówił artysta. I nie ukrywa, że bardzo imponowało mu to jakiś czas temu, że jego syn ma talent do programowania i nawet żartował, że bardzo się cieszy, że będzie miał w domu człowieka, który zrealizuje jego nagrania. Ryszard Rynkowski jest także dziadkiem i także bardzo chwali swoje wnuki, które ponad świetnie jeżdżą na nartach. Jednak pandemia koronawirusa dojechała artystów, mówiąc prosto. I pana Ryszarda również. Przestał zarabiać z koncertów, nie ukrywał rozgoryczenia w prasie, mówił po prostu, że jest bezrobotny. A osoby, które miały z nim kontakt, mówiły, że naprawdę ta sytuacja była dla niego niekomfortowa, bo jednak w pewnym sensie po prostu został zamknięty jak ptak, który był na wolności, a nagle jest w klatce i nawet jakby była najbardziej złota, piękna i wspaniała, to jednak mierzi, prawda? Ale ponoć żona zmobilizowała go wtedy do tego, żeby poświęcił się sportowi i pan Ryszard odnalazł w tym swoją pasję, natomiast później oczywiście, gdy pandemia zelżała, wrócił do koncertowania. W październiku 2021 roku obchodził 70. urodziny. Poszukiwał wtedy sponsorów, ponieważ marzył mu się jubileusz z prawdziwego zdarzenia.
Bardzo chciałbym to zrobić, ale przede wszystkim potrzebuję wsparcia, darczyńców i sponsorów. A pan Ryszard mówi, że zarówno syn, jak i właśnie wnuki mają ze sobą świetny kontakt i on z nimi również. Mowa o oczywiście Ryszardzie, a także Ignacym i Janku. Tak więc widać, że dziś pan Ryszard zupełnie co innego ma w głowie niż przed laty, co oczywiście nie jest złe, bo czasem możemy go spotkać na scenie. Myślę, że są to spotkania, na które na pewno wszyscy bardzo liczymy, bo jest bardzo dobrym wokalistą, świetnym artystą. Byłoby nam przykro, gdybyśmy go nie mogli oglądać. Nas, miłośników kultury, pandemia też dojechała, panie Ryszardzie, więc trzymajmy się razem. Na szczęście wszystko wróciło do normy i oby jak najdłużej tak zostało. Trzymam za pana kciuki. Bardzo dziękujemy za wszystkie hity i liczymy na więcej. Jeżeli wy również liczycie na więcej z mojej strony, to pamiętajcie, że komentarze są dla was i propozycje również. Że oczywiście czekam na wasze opinie o dzisiejszym odcinku. Będzie mi je bardzo miło czytać. W karcie znajdziecie inne odcinki, tutaj zaraz też wam się pojawią. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania i odwiedzania mnie 3 razy w tygodniu. Nowe odcinki, a wy oglądacie kiedy chcecie. Czy może być lepiej? Myślę, że nie. Ale żeby było dobrze, to ja lecę przygotowywać kolejny odcinek dla was. Pa, pa! Do zobaczenia!